Słuchacza kapłańskie, Chrystusowi, ślubne siostry franciszkanki rodziny Maryi, z matką generalną na czele, szanowny panie konsulu generalny Rzeczypospolitej Polski we Lwowie wraz z małżonką, umiłowani bracia i siostry. Liturgia dzisiejszego święta skieruje naszą uwagę w stronę nieba. Miejsca posiadającego pełnię szczęścia z Bogiem, polegającą na oglądaniu Go twarzą w twarz. Biblia rozumie niebo jako mieszkanie Boga, który jest stwórcą nieba i ziemi. Biblia mówi także, że w tym miejscu mogą się znaleźć ci, którzy idą za łaską Boga, starają się żyć według Jego wskazań. A sam Jezus zachęca, aby gromadzić sobie tam skarby i mówi o nagrodzie znajdującej się w niebie. Zatem niebo jest miejscem bardzo realnym. Nie jest to tylko pobożne wyobrażenie, ani poetycka przenośna, lecz jest to rzeczywista obecność przed Bogiem. I możemy zapytać, a komu dana jest ta obecność przed Bogiem? Jest tylko jedna odpowiedź – aniołom i ludziom. W całym Kościele katolickim przeżywamy dzisiaj wyjątkowe święto, w którym czcimy świętych, ale nie ludzi, lecz aniołów. I to bardzo szczególnie nazywanych archaniołami – Michała, Gabriela i Rafała. Oprócz aniołów stróżów danych każdemu człowiekowi, Bóg powołał do istnienia także aniołów, którym wyznaczył szczególne miejsce i zadania do wykonania. Ich zadanie wyraża imię, jakie posiadają. Święty Grzegorz Wielki tak tłumaczył. Imię anioł nie oznacza natura, lecz zadanie. I tak imię świętego Michała znaczy, któż jak Bóg. Według tradycji miał wystąpić z tym okrzykiem, gdy Lucyfer zbuntował się przeciw Bogu. A jako pogromca sił wrogich Bogu i Kościołowi, wspiera ludzi w walce ze złem, o czym czytamy w Apokalipsie. Imię świętego Gabriela tłumaczy się, Bóg jest mocą. Jego zadaniem było przekazywanie ludziom woli Bożej. Dotyczy to zwłaszcza najważniejszego zamysłu Boga widocznego w scenie zwiastowanej, zapisanej na kartach Ewangelii świętego Łukasza. A święty Rafał Bóg uleczył. To jeden z siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat pański. Jego osoba i posłannictwo zostało ukazane w księdze Tobiasza. Ich największą zasługą jest wierność i wytrwanie przy Bogu oraz gotowość do pełnienia Jego woli. I tym zasługują na bycie w niebie. A my widzimy w nich wzór wierności, głos woli Bożej, obronę przed złem i umocnienie w trudnościach. Moi kochani, obok aniołów jest jeszcze w niebie sporo miejsca dla ludzi. Potwierdzamy to mówiąc w wyznaniu wiary. Wierzę w świętych obcowanych. A gdy gromadząc się dzisiaj mamy okazję zetknąć się ze świętością świętego Zygmunta Szczęsnego Chylińskiego, którego relikwie wprowadziliśmy do naszej katedry. I tak jak w przypadku świętych archaniołów, świadectwo biblijne ukazało nam ich rolę i zadania, jakie wyznaczył im Bóg, tak o życiu świętego Zygmunta Szczęsnego Chylińskiego znajdujemy świadectwa, które w imieniu Kościoła pozostawili dwaj papieże. Pierwszy, święty Jan Paweł II, podczas beatyfikacji tak mówił na krakowskim płonie. Zygmunt Szczęsny Chyliński, arcybiskup Warszawy, w trudnym czasie niewoli narodowej wytrwale wzywał do ofiarności na rzecz ubogich, do otwierania instytucji wychowawczych i zakładów otoczenia. Sam założył sierociniec i szkołę i sprowadził do stolicy siostry Matki Bożej Miłosierdzia. Po upadku powstania styczniowego wiedziony miłosierdziem wobec braci, otwarcie wystąpił w obronie prześladowanych.
Ceną za tę wierność miłości było zesłanie w głąb Rosji, które trwało 20 lat. Również tam pamiętał oddział biednych i zagubionych, pokazując im wielką miłość, cierpliwość i wyrozumiałość. Napisano o nim, że w czasie swego wygnania w ucisku wszechstronnym, w ubóstwie modlitwy, trzymał się tylko ciągle u stóp krzyża i oddawał się miłosierdziu Bożemu. Drugie świadectwo pozostawił papież Benedykt XVI, mówiąc w dniu kanonizacji. Zygmunt Szczęsny Feliński, arcybiskup Warszawy, założyciel Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, był wielkim świadkiem wiary i duszpasterskiej miłości w czasach bardzo trudnych dla narodu i Kościoła w Polsce. Gorliwie dbał o duchowy wzrost wiernych i pomagał ubogim sierotom. W Akademii Duchowej w Petersburgu starał się o solidną formację przyszłych kapłanów. Jako arcybiskup warszawski zapalał wszystkich do wewnętrznej odnowy. Przed wybuchem powstania styczniowego ostrzegał przed niepotrzebnym rozlewem krwi. Jednak gdy powstanie się rozpoczęło i gdy nastąpiły represje, odważnie stanął w obronie uciśnionych. Z rozkazu cara rosyjskiego spędził 20 lat na wygnaniu w Jarosławiu nad Wołgą. Nigdy już nie mógł powrócić do swojej diecezji. W każdej sytuacji zachował niewzruszoną ufność, Bożą opatrzność i tak się modlił. O Boże, nie odudręczę i trosk tego świata nas ochrania. Pomnażaj tylko miłość w sercach naszych i daj, abyśmy przy najgłębszej pokorze zachowali nieograniczoną ufność, pomoc i miłosierdzie Twoje. Dziś jego ufne i pełne miłości oddanie Bogu i ludziom staje się świetlanym wzorem dla całego Kościoła. Na podstawie tych dwóch świadectw możemy ukazać drogę świętości, jaką przeszedł święty Zygmunt Szczęsny Feliński i przymioty świętości będące znakiem rozpoznawczym jego heroicznego życia. To one odpowiadają na pytanie, dlaczego stoi przed obliczem Boga i dlaczego ma udział w obcowaniu świętym. Dlatego, że wzywał do ofiarności na rzecz ubogich, do otwierania instytucji wychowawczych i zakładów dobroczynnych. Otwarcie wystąpił w obronie prześladowanych. W czasie swego wygnania i ucisku trzymał się tylko ciągle u stóp krzyża. Był wielkim świadkiem wiary i duszpasterskiej miłości w czasach bardzo trudnych dla narodu i Kościoła. Dbał o duchowy wzrost wiernych, a ponadto w każdej sytuacji zachował niewzruszoną ufność, opatrzność Bożą. Umiłowani bracia i siostry, niech Bogu będą dzięki za tak wspaniały przykład świętości, który w Dźwigniaczce na terenie naszej archidiecezji pozostawił ślad heroiczności życia. Bogu niech będą dzięki za wielkie dzieło, jakie było i jest udziałem Zgromadzenia Sióstr Marianek, tak w czasach niewoli, jak i w czasach wolności. Dzisiaj w Ukrainie potrzebujemy przykładu i wzoru. W tych trudnych czasach musimy zobaczyć ubogich, chorych i poranionych. Musimy stanąć w obronie prześladowanych i zatrzymać się u stóp krzyża z cierpiącymi wskutek boju. A nade wszystko musimy być przykładem wiary dla siebie i innych. Na tej drodze niech nas wspiera święty arcybiskup Warszawy, dobry wychowawca, wygnany za wiarę i prawdę, pokorny sługa Kościoła, założyciel zgromadzenia, a przede wszystkim uczciwy i prawy katolik, którego życie spodobało się Bogu. Niech i nasze życie okaże się takim samym w oczach ludzi i Boga.